Poznałeś sposoby na różne formatowanie w Excelu, wiesz jak zmieniać kolory, wielkość, szerokość, wysokość, obramowania i wiele innych rzeczy. A Excel jest taki, że jeśli tylko może, jeśli tylko coś jest często używane, stara ci się to ułatwiać, przyspieszać twoje działanie. Tak samo jest z formatowaniem. Są pewne style gotowe, z których możesz korzystać i one odnoszą się zarówno do komórek, jak i do tabel. Zacznijmy od komórek. Zaznaczę sobie kilka komórek i proszę, gdzie mam szukać tych styli? W wstążce narzędzia główne, w grupie style. Proszę, tu są gotowe style Excela. I zobaczmy, jakie są style dla komórki. Proszę parę niestandardowych, niebieski, czerwony. Widzisz, Excel od razu ci podpowiada. Też takie najczęściej używane. Dobry, zły, neutralny. Mogą się przydać, jeśli potrzebujesz od razu zaznaczenia, że coś jest dobre, coś jest złe, a coś może być, coś jest ok. Też formatowanie dla danych i modeli. Patrz, automatycznie Excel wszystko pokazuje, jak się zmienia odpowiednio. Też parę nagłówków, tytuł, o, suma, to może nam się przydać do naszej tabeli oraz style komórek z motywami. To jest najważniejsze, co z tego powinieneś wyciągnąć, to to, że na ciemnym tle jasna czcionka, na jasnym tle ciemna czcionka. I załóżmy, że ja sobie właśnie wybiorę tą, tylko żeby wybrać, muszę kliknąć. Bo jeśli teraz kliknę poza obszar ten, nie zostało przyjęte przez Excel do wiadomości, że chcę zmienić styl, więc muszę wejść tutaj z powrotem i kliknąć na wybrane formatowanie i teraz zostało przyjęte. Jeszcze mówiłem, że suma jest ciekawa, ja tu akurat właśnie tu mam sumę z wszystkich tych kolumn, więc sobie wezmę styl komórki i od razu suma, klik, proszę, zrobione, wszystko, nie muszę nadawać odpowiedniego formatowania, tak? Nie muszę rysować tej linii na górze, ani tych dwóch pod spodem, ani tym bardziej pogrubiać tekstu. Jedno szybkie wybranie stylu i jest gotowe. No to komórki to są te prostsze rzecz. Excel umożliwia ci jeszcze automatycznie dopasowanie stylu całej tabeli. Właśnie zaznaczyłem sobie całą tabelę. Teraz formatuj jako tabelę. To są pewne dodatkowe możliwości Excela. I najpierw należy sobie wybrać styl. No patrz, masz tutaj dosyć dużo możliwości. One tak naprawdę są bardzo podobne. Przede wszystkim różnią się kolorami. Może taki, o, zauważmy, moja tabela ma nagłówki. Te tutaj na górze to są nagłówki, więc coś, co pokazuje, że są nagłówki. Wybierzmy sobie, o, powiedzmy ten, żeby się trochę odcinał od tego niebieskiego, które wybrałem. A też mi się podoba, więc OK, wybieram i proszę. Excel się pyta, gdzie jest tabela. To jest ten podświetlony, mrygający obszar, jest uznawany przez Excel za tabelę. Jeśli chcesz go zmienić, wystarczy, że klikniesz na ten przycisk i teraz możesz go standardowo zaznaczyć. Tu może być inny, a ja jednak chcę ten, więc o taki mi dokładnie chodziło i sobie go zatwierdzam, znowu klikając w ten guzik. I jest jeszcze jedna rzecz, o którą mnie pyta Excel. Czy moja tabela ma nagłówki? Tak, zaznaczyłem to wcześniej. Moja tabela ma nagłówki. Excel się tego domyślił. OK. Proszę. Wynik. To jest właśnie tabela automatycznie sformatowana w ten sposób. Ale tu coś jest nie tak, bo wszędzie tutaj jest zachowane styl, tylko nie w tej kolumnie, w tej, w którą wcześniej sam rysowałem. O co chodzi? Ten obszar jest traktowany teraz przez Excel jako tabelę. Patrz, we wstążkach pojawiła się nowa wstążka narzędzia, tabel projektowanie. Możesz na przykład tutaj automatycznie sobie zmienić styl tabeli. Tutaj jest znacznie więcej możliwości, to są wszystkie. Teraz już Excel podpowiada, jak będzie to wyglądało po. Tu też jest oczywiście dużo więcej możliwości, ale teraz chodzi o formatowanie. Więc to formatowanie z tabeli, no wybierzmy sobie nawet takie bardzo odróżniające się, nie jest najważniejsze. Znacznie ważniejsze jest to, co ty nadasz.
ty powiesz Excelowi, jeśli ty ręcznie zmieniłeś, tak jak ja wcześniej zmieniłem to formatowanie za pomocą standardowego, gotowego formatowania komórek, to to się nakłada na formatowanie tabeli. I jeśli ja sobie teraz wezmę w narzędzia główne znowu wyczyść formatowanie, to proszę, formatowanie stąd zostało wyczyszczone, ale dalej są kolory. Czemu? Bo jest zachowana ta informacja, że to jest tabela i ona ma taki styl. I te wszystkie informacje na temat stylu tabeli są tu zapisane przez Excel. Patrz, ja straciłem formatowanie liczby, wyczyściłem je. To formatowanie jako księgowe nie jest częścią tabeli. Ja sam je nadałem, więc jeśli chcę, żeby tutaj było znowu formatowanie księgowe, muszę je sam nadać. Dopiero wtedy będzie ono aktywne, bo po prostu nakłada się na to, co Excel traktuje jako tabelę. No oczywiście te formatowania nie są idealne, dlatego taka możliwość nakładania się bardzo przydaje, bo wtedy możesz wybrać to formatowanie jako szkielet, a później sam dopracowywać szczegóły. No na przykład właśnie imiona i nazwiska w nagłówkach są bardzo długie, no i nie potrzeba. Lepsze rozwiązanie jest zawijanie tekstu. No, przeciągnijmy ich trochę. I proszę, jest, znacznie ładniej wygląda, szczególnie jeśli sobie odpowiednio wyrównam do środka. To przebija formatowanie tabeli. Tak samo tutaj, patrz, jest pasek niebieski obramowania na dole. Tutaj nadałem dla sumy właśnie takie właściwości, a tu dwa pozostałe nie mają takiego, bo nie zostało to formatowanie zmienione. Więc to jest pewna dogodność, jeśli chodzi o formatowanie automatyczne tabel, że nakładasz swoje formatowanie, swoje style, one są ważniejsze od tego formatowania tabel. To jest właśnie tabela w Excelu. Ona ma swoje prawa, swoje cechy, między innymi właśnie masz tutaj dodatkowe takie guziczki, które odpowiadają za sortowanie i filtrowanie, ale tego dowiesz się już z innego wideo. Taką tabelę możesz właśnie korzystać z jej zalet, ale mogą one ci też być niepotrzebne. I taki najprostszy sposób, żeby usunąć tą właściwość tego obszaru jako tabeli, to jest właśnie kliknięcie prawym przyciskiem myszy, wybranie opcję tabela i konwertuj na zakres. OK. I pyta się, czy na pewno chcę tabelę zamienić na zwykły zakres. Tak, chcę. I proszę, ten obszar stracił właściwości jako tabela, jest teraz zwykłym formatowaniem. Jeśli teraz przykładowo tak nadam tu żółty kolor i następnie wyczyszczę formatowanie, to już będę miał białe, ponieważ Excel nie traktuje tego jako tabeli, tylko zwykłe sformatowane właśnie w ten konkretny sposób komórki.